chyba Żywal zapewne zastanawia się, w jakim dzisiaj składzie przyjdzie Zagłębie Sosnowiec, ilu ludzi z pierwszego składu, w sensie kadry pierwszoligowej, gdzie chyba tego wsparcia nie ma zbyt wiele. Ja uważam, że nasz odszyfrować jest bardzo ciężko, tak, ale to też jest uzależnione od tego, kiedy gra pierwszy zespół, a wiemy, że to o tym decyduje telewizja Polsat, tak, na dwa tygodnie przed. No, dzisiaj mamy 17 młodzieżowców w kadrze, jest bardzo młody zespół, bo takim też dysponujemy w drugim zespole. No i zobaczymy, co będzie. Ciężko rozszyfrować kadrowo, ale też ciężko rozszyfrować, na co was stać, bo tak sobie patrzyłem na te składy, to nie jest tak jeden do jeden, że jak są posiłki z pierwszej drużyny, są wyniki, jak nie, to odwrotnie. Mam wrażenie, że do Myszkowa pojechaliście też młodym składem i pokazaliście, że to jest skład z potencjałem. No tak, to są bardzo duży potencjał jest w tym zespole, są bardzo młodzi chłopcy, ale naprawdę potencjał w nich jest bardzo duży i no i ten Myszków się o tym przekonał dzisiaj. Dzisiaj Radzionków sprawdzi nasz potencjał młodzieży, więc cieszę się, że gramy z takim zespołem, więc zobaczymy. Jak wy sobie radzicie z tą reorganizacją ligi i z tym, że ta młodzież dzisiaj tak naprawdę od pierwszej kolejki musi grać o to, by znaleźć się wśród drużyn, które zachowają swój status, bo chyba o to gra cała liga dzisiaj. Nie, my gramy o coś innego, my gramy o rozwój tych chłopaków. Przede wszystkim planujemy na tym, żeby dostarczać tych zawodników do pierwszego zespołu, tak? Adrian Troć w zeszłym sezonie dostarczyliśmy go, gdzieś tam gra, zdobył bramkę i cieszymy się z tego. Teraz jest tam Kamil Bębenek, walczy o swoje miejsce w składzie i podsycamy tą młodą energię, żeby o tym w tym chodziło, bo to są tak naprawdę jeszcze młodzi chłopcy. Większość to jest chłopcy rocznika 2005-2006 niektórzy i świat stoi przed nimi otwartym, tylko oni muszą o tym decydować. To na koniec zawsze coś, o co pytam naszych gości. Z czym kojarzy się pan ruch Radzionków? Być może poza tym, że wiosną gdzieś trochę zatrzymał pan serię. Ja Radzionków dla mnie to jest naprawdę bardzo ciekawy klub tutaj na Śląsku i ma swoją historię, więc jest bardzo dobry. Więc szkoda, że jest w tej czwartej lidze i życzę im jak najszybciej powrotu do wyższych lig. Nie nagrywaj tego, bo to są same stałe grupy. Nie. Widzę, że grupki i podgrupy. Ty też tak zagadujesz? Tak. Borzowianin z trenerem Zagłębia mówi, że są nie do rozszyfrowania dla rywali w lidze, to prawda? Zagłębie? Tak. No akurat jeden z nielicznych zespołów, który mam nadzieję udało nam się rozszyfrować i mieliśmy gdzieś tam dużo, dużo materiałów o tej drużynie, co jest rzadkością w tej lidze. I trafiliśmy też z składem i gdzieś jak ten mecz powinien wyglądać, więc przekonamy się oczywiście po 90 minutach. Ale zobaczymy. No dobra, łatwiej się gra z zespołami, które przyjeżdżają tutaj, mówię o rezerwach, składem typowo młodzieżowym, czy jednak takim wspartym pierwszoligowcami w tym przypadku? Na naszym etapie to jest nieistotne, bo dzisiaj zespół musi zostawić serducho, musi zostawić mnóstwo zdrowia i musi pokazać charakter. Także tutaj my nie skupiamy się, broń Boże, tylko i wyłącznie na Zagłębiu, tylko na sobie i tak do tego meczu podchodzimy. Jeśli chodzi o charakter, to na pewno dzisiaj swoje dołoży Rafał Otwinowski, wraca i to chyba jest spory bodziec na plus, nie tylko dla obrony, ale dla całego zespołu. Z Otwinem temat był jasny, jeżeli Otwin jest zdrowy, to jest trzon linii defensywnej tej drużyny i w tygodniu wrócił do treningów z całym zespołem i wtorek, środa dwie bardzo mocne jednostki przepracował na solidnym poziomie. Nic mu nie dolegało, także w piątek podjęliśmy decyzję, że Otwin wychodzi w pierwszym składzie. Ile wytrzyma, to pokaże mecz, tak? Ale on jest w obwodzie, nie obraża się, tylko czeka na swoją szansę, bo jesteśmy jedną drużyną. Wiadomo, że gramy tu o 3 punkty i to jest cel, natomiast udało się remis w Kłobucku przekuć na taki pozytyw na tydzień pracy, czy to jednak dominował niedosyt po tym meczu? Znaczy powiem szczerze, że gdzieś tam sam nie wiem, czy ja bardziej odnoszę pozytyw w postaci tego punktu, czy zespół, bo zespół podrażniony, bo czuł, że to był mecz do jednej bramki tak naprawdę i my tych sytuacji mieliśmy więcej i powinniśmy zdobyć tam 3 punkty. Jest jeden na koncie, szanujemy go, bo pierwszy, nie straciliśmy bramki, więc pozytyw był. Także tutaj w ten sposób to zespół widział i ja. No to dzisiaj dokładamy kolejne. Oby i trochę świętego spokoju do tej pracy i wiary w tych chłopaków.
boku, staramy się na tyle, ile możliwe te skracać te pole. Jakieś długa, jak coś. Trzeba się panie w końcu odbić. Dobra, bez Jacka. Czyli jak ruszy i nie ma Jacka, chłopaki, to jest wiadomo, to jest żadne. To jest znak, to nie, panowie. Dawaj, ruszymy się. Panowie, ja już mam dość tej waszej głów doli. Dość. Dość patrzenia w ziemię, dość patrzenia, chłopaki, swoje buty. Nie, głowa w górze, idziemy, walczymy, chłopaki. Robota jest do zrobienia. Dawaj, Gaska, jedziemy. Jedziemy. To wygramy! Pierwszy punkt w sezonie wywalczony ze Zniczem w Kłobucku w Radzionkowie przyjęto z niedosytem, ale jednocześnie brano go za dobrą monetę przed grą o kolejne zdobycze. W domowym starciu z Zagłębiem 2 Sosnowiec Cidry, uzupełniony już powracającym po kontuzji Rafałem Otwinowskim, mierzyły w pierwszą w rozgrywkach wygraną. Rywal stawił się przyknosały bez wsparcia z ekipy pierwszoligowej, ale zarówno wiosną, jak i trwającej jesieni udowadniał już, że i wówczas jest jednym z najgroźniejszych przeciwników w stawce. Ruchy zaczął ten mecz mocno zdeterminowany i to było widać. Czwarta minuta, pierwsza bramkowa okazja dla żółto-czarnych. Z dystansu przymierzył Kacper Sadlak po tym, jak jego partnerzy wywalczyli piłkę na połowie rywala. Trzy minuty później żółto-czarni mieli rzuty wolne. W takich sytuacjach w polu karnym rywali melduje się Rafał Otwinowski, który tym razem głową uderzył nad poprzeczką bramki Kacpra Siuty. W 19 minucie pierwszy raz tego dnia groźnie zrobiło się pod bramką ruchu Radzionków. Najpierw Szymon Turczyn sfaulował przeciwnika, za co został ukarany żółtą kartką. Później z rzutu wolnego uderzali przyjezdni. Dobrze jednak między słupkami swojej bramki spisał się Rafał Strzelczyk, zbijając tą piłkę do boku. W pierwszej odsłonie walki nie brakowało, ale niewiele było sytuacji bramkowych, dlatego na kolejną trzeba było poczekać. Do 40 minuty stworzyli sobie ją przyjezdni w sporym zamieszaniu. Po tym jak piłkę w pole karne Cidrów wprowadził Bartosz Chęciński, strzał udało oddać się Antoniemu Kulawiakowi, ale ostatecznie obronną ręką wyszli z tego żółto-czarni. Trzy minuty później pod bramką Rafała Strzelczyka znowu zagościli sosnowiczanie. Mieli rzut rożny, po którym głową uderzał Bartosz Paszczela. Przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką. Do przerwy w Radzionkowie bez bramek, co zdecydowanie nie satysfakcjonowało gospodarzy ani ich kibiców, którzy przez cały ten meczek mocno dopingowali swoich ulubieńców. Za dużo wkładacie do serducha, zdrowia, chłopaki, wszystko, żeby to tak łatwo przez palce uciekało. Za dużo tego. Idziemy i walczymy o trzy punkty. Dawaj, bez radości, panie troszkę, dawaj. Kilka minut po zmianie stron okazję na otwarcie rezultatu mieli goście. Dośrodkowywał Kamil Lipka, uciekł Tomaszowi Harmacie. Bartosz Paszczela nie wychodził do tej piłki. Rafał Strzelczyk, no i to wszystko skończyło się całkiem dobrą pozycją strzelecką dla zawodnika gości. Ale z biegiem czasu stroną, która podkręcała tempo, byli gospodarze. Marcin Kowalski na lewo do Szymona Siwego. Siwy ułożył piłkę na prawej nodze, oddał zaskakujący strzał. No i ta piłka przefrunęła tuż obok słupka bramki Kacpra Siuty. W międzyczasie w polu karnym Zagłębia mocno ucierpiał Michał Szromek. Nie pierwszy zresztą tego dnia raz, a Michał Szromek mocno odczuł już także kilka ze starć ze Zniczem w Kłobucku. Potrzebna była zmiana. Za 22-latka na placu gry pojawił się Szymon Matysek. Ta roszada była już jednak przez trenera Marcina Czcionkę zaplanowana nieco wcześniej. No i ona dała efekty, bo ewidentnie ruch w ataku nabrał rumieńców. 60 minuta. Szymon Siwy zablokowany. Szymon Matysek uderza w poprzeczkę bramki Zagłębia 2 Sosnowiec. Pech! Ale też sytuacja, która nie odebrała wiary żółto-czarnym, a wręcz przeciwnie, jeszcze mocniej nakręciła ich do walki o komplet punktów. 67 minuta. Radzionkowianie walczą o futbolówkę na połowie przeciwnika. Przejął ją Piotr Kwaśniewski. Odegrał do Kacpra Sadlaka. Sadlak puścił w bój Matyska. Matysek uderzył płasko po ziemi prawą nogą. Zmieścił piłkę przy słupku bramki Zagłębia 2 Sosnowiec. No i otworzył w końcu wynik tego spotkania. Ruch Radzionków prowadził 1-0, a Szymon Matysek udowodnił, że niestrzelony karny w Kłobucku był tylko
wypadkiem przy pracy i szybko odkupił winy z tamtego spotkania. Przy okazji pierwszą asystę w żółto-czarnych barwach notuje Kacper Sadlak, który wrócił do wyjściowego składu po tym, jak zaczął z ławki rezerwowych w Kłobucku. Ruch chciał pójść za ciosem, 78 minuta. Fabian Brewczyk do Kacpra Zalewskiego. Obaj pojawili się niewiele wcześniej na boisku. Zalewski dośrodkował do Szymona Matyska, końcami palców jednak zbił piłkę na rzut rożny Kacper Siuta. Cidry miały jednak jeszcze rzut rożny, dośrodkowywał Miłosz Ćwieląg. Piłka wpadła pod nogi Szymona Matyska. Pierwsze przyjęcie i strzał nie najlepsze. Powtórka już perfekcyjna z 16 metra. Matysek uderza kąśliwie znowu tuż przy słupku bramki Siuty i znowu nie daje bramkarzowi Zagłębia żadnych szans. Szymon Matysek z dubletem, a Ruch z przewagą dwóch bramek nad rywalem na nieco ponad 10 minut przed końcem tego meczu. Grający z numerem 15 po raz drugi w tym meczu. Szymon! I jeszcze raz Szymon! A zatem Szymon Matysek, jak już strzela, to strzela na ogół więcej niż jedną bramkę w meczu. Teraz miał na koncie dublet i polował na kolejne trafienie. Powalczył o piłkę, którą wcześniej zabrali przeciwnikowi przy wyprowadzaniu kontry radzionkowianie. Matysek do Kacpra Zalewskiego. Zalewski tuż przy słupku. 87 minuta, Ruch miał aut i znowu zameldował się pod polem karnym przeciwnika. Wycofana piłka przez Kwaśniewskiego w kierunku Matyska. Matysek trafia do siatki, ale wcześniej arbiter wskazał, że futbolówka opuściła boisko i gola nie uznał. Ale Ruch, który się przełamał, złapał polot, złapał wiatr w żagle i walczył o kolejne bramki. Matysek do Damiana Dudzińskiego, kolejny z rezerwowych, zapisuje asystę przy golu Kacpra Zalewskiego, a Zalewski stawia kropkę nad i w tym spotkaniu. Ruch Radzianków 3, Zagłębie 2, Sosnowiec 0. Odetchnęli z ulgą piłkarze Ruchu Radzionków. Sięgają po pierwsze, jakże efektowne zwycięstwo w sezonie. No i teraz, mamy nadzieję, rozkręcą się już na dobre. Kto wygrał mecz? Kto? Kto? Cidry! Długo czekałeś na to, żeby z Ruchem Radzionków sobie pośpiewać z kibicami? No wiesz co, trzeba było spokojnie być cierpliwym, wiesz. Wiedziałem, że to w końcu zatrybi, bo te nawet przegrane czy ten zremisowany mecz, w meczu na mecz się rozkręcaliśmy i wiedzieliśmy, że w końcu ten moment nadejdzie. Fajnie, że to przed naszą publicznością, że w końcu wygraliśmy i oby teraz ta pasa szła dalej. No dobra, ty wiedziałeś, że trzeba być cierpliwym, ale to jest szatnia w dużej mierze młoda. Oni niekoniecznie musieli to wytrzymać. Dzisiaj Szymon wszedł i w najlepszy możliwy sposób odpowiedział na to, co mu się przydarzyło tydzień temu. Wiesz co, ja zawsze powtarzam w szatni, że ławka jest bardzo ważna, bo zawsze ławka wchodzi i musi dać jakość, musi na tego zmęczonego rywala wejść, podkręcić te tempo i dać nam jeszcze kolejny impuls, żeby właśnie zrobić takie sytuacje, jak czy Zalusz czy bramkę, czy właśnie Matys dwie. I takie powinny być impulsy, wchodzisz z ławki, nie obrażasz się, tylko wchodzisz, robisz robotę i tak naprawdę dajesz 3 punkty. Są takie momenty, że coś pękło i potem idzie. To jest ten moment? Znaczy myślę, że najważniejsze, że przytrzymaliśmy ten moment takich tych dwóch porażek, tego remisu i że w końcu się w fajnym stylu, wydaje mi się, przełamaliśmy, bo ta druga połowa naprawdę wytrzymaliśmy cierpliwie. Pierwszą połowę przetrzymaliśmy. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale wiedzieliśmy, że przede wszystkim musimy zagrać na zero z tyłu i widzieliśmy, że z przodu się jakieś na pewno tworzą sytuacje i były 3, mogły być więcej, ale najważniejsze są 3 punkty. Pamiętajcie, że robota zawsze się obroni, nie? Robota zawsze się obroni, chłopaki. I to, co trenujecie, to musimy przekładać na mecze, chłopaki. To dzisiaj było widać, 3 punkty cieszą, potem was już puściło, to już było to, co chcemy cały czas, nie? Przez 2-0. Ale spokojnie, pracujemy dalej, chłopaki, i jedziemy dalej.
Chciałem zrekompensować tego nieszczelonego karnego. Myślę, że mi się to udało. Strzeliłem dwie bramki, a naprawdę mogłem dzisiaj strzelić cztery, bo i była poprzeczka i tam Piotrek wrzucił, to lekko piłka wyszła na oda, piłka już była w bramce, także no udało się, najbardziej cieszą trzy punkty, bo to jednak jest najważniejsze. To było takie przepychanie się z tą serią meczów bez wygranej, która na pewno wam ciężyła. Jak było 1-0, jak było 2-0, to ewidentnie puściło. To jest taki trend, który możemy teraz się spodziewać, że będzie rósł? Mam nadzieję, że teraz na Miedarach zdobędziemy kolejne 3 punkty i zaczniemy jakąś fajną serię. No dobra, ale jest coś takiego, że ciśnienie trochę zeszło, bo wiadomo, że to... W pewnym sensie na pewno zeszło lekko ciśnienie, bo czekaliśmy na to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, no i udało się to dzisiaj z ciężkim rywalem, także na pewno to cieszy. Ty w ogóle masz to do siebie, że ty rzadko strzelasz pojedynczo. Zdarzyło się tylko raz na Podlesiance, że strzeliłem pojedynczą, tak to po dwie, więc... I częściej do tej pory na wyjazdach padało, nie? Tak, to dopiero czwarta bramka u siebie, także cieszy fakt, że też kibice później mogli krzyknąć głośno moje nazwisko i to naprawdę cieszy. No tak, i w ogóle mogli krzyknąć, że jest zwycięstwo, w ogóle wspierali was cały mecz, to jest chyba istotne, bo tu czuć to, że jest was więcej. Tak, tu czuć jednak, że jest to przewaga, posiadając takich niesamowitych kibiców. To ogólnie była, miałem wrażenie, że była jedność, nie? I było zwycięstwo i na ławce, i na trybunach. Nie widziałem zniecierpliwienia na obu tych jakby częściach boiska. Fajne jest to, że zespół zareagował w ten sposób po trzech meczach, że było mnóstwo wiary w to, żeby ten mecz wygrać i pomimo średniej pierwszej połowy, w drugiej połowie już całkowita gdzieś tam, może nie dominacja, ale nasza przewaga, która skończyła się trzema bramkami. Szymon Matysek wszedł z ławki, Kasper Zalewski wszedł z ławki. No z trenera, czy taka determinacja młodych, którzy mieli coś do udowodnienia? Czy no z trenera, czy nie, ja im daję szansę, kiedyś się muszą odpłacić. Także dzisiaj był jeden z tych momentów i gdzieś tam ciężkich momentów, ale dali radę i to jest najważniejsze. Ja wiem, że po meczu w Kłobucku mówiliście sobie, panowie, jest zero z tyłu, jest pierwszy punkt i trzeba do tego podejść z optymizmem. Pytałem już o to przed meczem, ale teraz możesz powiedzieć, czy to było tak, że czuliście, że za chwilę drugi kroczek zostanie wykonany. Czuliśmy, a byliśmy bardzo wkurzeni po Kłobucku, bo ten mecz był do wygrania i wszyscy byli świadomi tego. Ale to też nie jest powód, żeby nie szanować jednego punktu, bo przy różnych wiatrach czy przy różnych sytuacjach mogliśmy ten mecz równie dobrze przegrać. Także szanujemy punkt, zero z tyłu i to jest najważniejsze. And in fear, oh,